Pilnuj się! Pilnuj się! Zaraz zostanie zgoda! Idź, Kola! Idź, Kola! Właśnie. A kto tu jest sędzią? Jan. No więc gwizdek był? Był. No to czego jaśnie panienka protestuje? Krążek i zacznie. Sędzia Kalosz! Nie, żaden Kalosz nie był. Uwaga, rozpoczynamy drugą tercję. Dobrze. Broń się! Czekaj, co robisz? Czekaj na gwizdek sędziego. Broń się! Co się tutaj dzieje? Mamusiu, oto zwycięska drużyna! Na jej cześć trzykrotny hip hip hura! Hura, hura, hura! Janie, co to znaczy? 3-0, proszę jaśnie pani. Proszę to zabrać. A teraz wyjść. Jak się zachowuje prezes Towarzystwa Przemysłowego Metal? Jak wam nie wstyd przed służbą meteorii? Ależ mamusiu, zrozum, jesteśmy podnieceni. Przecież niedługo odbywa się decydujący mecz naszej drużyny fabrycznej. Daj pokój, Lili. Mama tego i tak nie zrozumie. O, gdyby ten Hundel grał w hokeja, to na pewno mamę by interesowało. O, pardon. Heidi to nie Hundel. Wiem. Pies arystokrata. A żebyś wiedział, że ma lepszy rodowód niż ty. Jej babka to była... Wiem. Jej babka to była słynna suka Molly of Hemenex. Ale mnie żadna arystokracja nie imponuje, rozumiesz? Ani psia, ani ludzka. Sport, tężyzna. O, to rozumiem. Tężyzna. Nie pij tak tej wody, bo się znowu zaziębisz i będziesz chwękał. No to będę chwękał, no i już. Chodź się przebrać, zaraz przyjdzie baron Drot. Ojej, znowuż ten baron Drot. Moje uszanowanie dla pana barona. Dzień dobry. Panna Lili w domu? Tak jest. Właśnie przed chwilą odbył się mecz hokejowy. Jaśnie pan kontra jaśnie panienka z wynikiem 3-0 na korzyść jaśnie pana. No dobrze, niech Jan tyle nie gada. A, kochany baron, witam mojego wroga. Wroga? No tak, wroga sportowego. Przecież nasze drużyny fabryczne mają walczyć ze sobą za kilka dni. O, właśnie. Nawet w przeglądzie sportowym jest wzmiaka o naszym meczu. Pokaż pan, gdzie? O. Zdjęcie nasze przedstawia dwie fabryczne drużyny hokejowe, które rozegrają wkrótce między sobą mecz w Zakopanem. Nie rozumiem, dlaczego ci się nie podoba baron Drot. Przecież to jest 100% arystokrata. Jego babka to była... Wiem! Molly of Hemenex. O, przepraszam. Molly of Hemenex to jest słynna suczka, babka mojej Heidi. A babka barona... Mamo, gdyby nawet babka barona pochodziła w prostej linii od samego króla Ćwieczka, to mnie nikt nie wzruszy. Wyjdę za mąż tylko z miłości. Tak ktoś ci broni pokochać barona. Ha, 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 to pyszne, panie. Pan doprawdy liczy na wygraną? Drużyna tekstyl ma pobić drużynę metal? Moją drużynę? Nie, panie. Nie wiem doprawdy, z czego się pan śmieje. Moja drużyna jest teraz w doskonałej formie. Wygrała właśnie mecz z ceramiką. I z ceramiką każdy wygra, panie, to patałachy. A dziś ma właśnie mecz z Wisem. Gwarantuję, że też wygra. Ze wszystkimi pan wygra, ze mną nie. No. Można mieć. Ale panie, mogę się z panem założyć, o co pan tylko chce. Fabryka, willa, żona, córka, proszę, co pan chce. No, ostrożnie, bo mogę z tej coś wybrać. Proszę bardzo, niech pan wybiera. Fabryka? Nie. Ręka pańskiej córki. To znaczy, jeżeli pan przegra mecz w Zakopanem, zgadza się pan bez zastrzeżeń na małżeństwo panny Lili ze mną. Proszę bardzo, załatwione.
i dostaje pan na dodatek fabrykę, willę, samochód. Pan wszystko obraca w żart. Ale nic podobnego, mówię zupełnie poważnie. Tak. W takim razie co ja mam postawić w zamian? Wszystko jedno, głupstwo. Może być nawet pański krawat. Krawat? Bonjour, monsieur Baron. A cały rozdźwięk. Moje uszanowanie. Dzień dobry. Pozwoli pani. Dziękuję. Siadajcie, bardzo. Siadajcie, siadaj, proszę was. Pani. Powiem wam coś bardzo ciekawego. No. Uwaga! Przyrzekłem baronowi rękę lili. Tatusiu. Zaraz, zaraz. Przyrzekłem pod warunkiem, że drużyna barona zwycięży moją drużynę. A tak, to co innego. Zgadzam się. Z tym większym zapalem będę walczył o zwycięstwo. Przecież pan i tak ani razu nie wygrał z metalem. Ostatnio przegrał pan 4-0. 6-0, proszę jasnie, panie. Tak, tak, 6-0. Pamiętam jak dziś cały ten mecz. Zaraz pan to zresztą pokażę. Toporek stał w bramce, o tu. Kominek na prawym skrzydle, wiaterek na lewym. Przepraszam jasnie pana, kominek grał na lewym skrzydle. Ja nie? I pańska drużyna nie potrafiła nam strzelić ani jednej bramki. Melchiorze. Ale co tam? Pijemy za zwycięstwo mojej drużyny. Dopóki w bramce jest toporek, nie możemy przegrać. A ja piję za moje podwójne zwycięstwo. W tej chwili porażka tekstylu wydaje się nieunikniona. Uwaga, tekstyl rusza do ataku. Więc uważam, panie prezesie, że chociaż jest to duży wysiłek finansowy, to jednak powinien pan prezes zgodzić się na ten wydatek. Zaraz, zaraz, panowie, ale nie wiem jeszcze, o jaką sumę właściwie chodzi. Proszę, tu jest dokładne obliczenie, około 600 tysięcy. Co takiego? 600 tysięcy? A nie, panowie, nie, 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 to ja się muszę jeszcze nad tym zastanowić. Niechżeż panowie zrozumieją, że... Przepraszam. Pięć do zera? Na czyją korzyść? Tak jak mówiłem, tekstyl przegrał, panie prezesie. To świetnie, to i my mu damy radę. Tak jest, panie prezesie. 5-0, a ile dostał? Co pan prezes mówi? Nie, nic, nic, nieważne. Więc panowie uważacie, że trzeba dać te 600 tysięcy? No tak, oczywiście. Proszę bardzo, daję. Proszę bardzo. Proszę, panie prezesie. Proszę. Przepraszam bardzo. Panie prezesie, można już za protokołem. Co za protokołem? No, 600 tysięcy. Co takiego? 600 tysięcy z inwestycje? Mowy nie ma. Nie akceptuję, panie. Zaraz, kiedy to tak? No, dobrze. Masz, panu, muszę przejść. Co? Toporek zwichł nogę. Ajejejej, że... A, to przykra historia. Tylko pan może mi pomóc. Pan przecież zna wszystkich sportowców. Jeżeli pan mi nie znajdzie kogoś na miejsce toporka, jestem zgubiony, mówię panu. Owszem, znam jednego, ale wątpię, czy się zgodzi. Przyjechał z Kanady. Tak, Polak. Od niedawna bawi w Warszawie. Nazywa się Piątek. Ja go przyślę panu prezesowi. Zaraz, zaraz, ja zywa, bo zapomniałem. Piątek. Aha. No dobrze, więc czeka mnie cierpliwością. Do widzenia panu, do widzenia. No, no i co, panie prezesie? Jest, jest. Piątek czy wtorek, coś takiego. Zobacz, szanownego pana poznałem. To pan ma doskonałą pamięć. Tak, to było 5-6 lat temu. Przyjechał pan do Warszawy z kanadyjską drużyną hokejową. Tak. Świetnie pan grał. Mogę, szanowny pani, polecić tylko Cedil. Jest naprawdę bezkonkurencyjny. Proszę, kino. Dziękuję.
Pan zdaje się tu niedawno pracuje. Tak jest, proszę panią, 3 dni dopiero. No cóż to, nie wiem, czy pan wie, jak mnie czesać. Pan Antoni już wiedział. Tutaj loczki. No, panie będzie łaskał uprzejmie zająć się lekturą. Wszystko będzie zrobione bez zarzutu. No dobrze. Więc kiedy ostatecznie wyjeżdżasz do Zakopanego? Sama nie wiem. Pogoda ta niepewna. O, myli się, szanowna dobrodziejka. Wyż barometrycznie idzie lekko na południe, prawda? Kłębiasto pierzaste chmury, w których powstaje śnieg. W górach lekki przymrozek. No, na tym znam. No, po troszku na wszystkim takie zdolności, że tak powiem, wrodzone. Po ojcu, po dziadku, po pradziadku, jak to się mówi, dziedzicznie obciążony. No, wszystko do góry damy. No. Oj, nie, proszę pana, trochę na czoło. Troszkę na czoło, tak, więc tak, na czoło, tak. Z całym pietyzmem na czoło. Dzień dobry. Moje uszanowanie. Szanowna pani nie miała zamówionej godziny. A czy wszyscy są zajęci? Tak jest, szanowna pani. Ale jeden moment. Nie chce mi się czekać. Przyślę innego, bo Antoni na urlopie. Ale mamy teraz nowego subjekta, że nawet lepszy od Antoniego. No dobrze, ale koniecznie przed 7? Obowiązkowo. Z całą pewnością. Moje uszanowanie. Nie, panowie, ma taki nadzwyczajny płyn w ogóleniu. Szerka, tarcz. Owszem, jest bardzo. Proszę. Przepraszam panią chwileczkę. Ja chciałem panią zapytać. Mój adres dla panów skrzep. Szef? Och, nie, jaki broni chodzi, kiedy chodzi o to... Widział pan zgrabne nóżki? Owszem, zgrabne. A mordka, co? A uszy jakie długie? Od razu... Nie rozumiem. Uszy? Ta pani ma długie uszy? Ale ja nie mówię o tej pani, tylko o jej suczce. Widzi pan, ja mam takiego pieska, szukam dla niego żony. To jest bardzo rzadka rasa. A ja myślałem, że szanowny pan mówi o pannie Madecki. Ale to ta pani nazywa się Madecka? Tak, to jest córka pana prezesa Madeckiego. Aha. Dziękuję panu. Więc niech pan pójdzie, panie Czwartek, do panny Madeckiej. Madeckiej. Ale ja rusz 42. 42, dobrze. Tylko niech pan nie skompromituje firmy, bo to nasza stała klientka. Panie szefie, będzie wykonane z całym pietyzmem. Ale niech pan się śpieszy, bo pan ma być tam przed 7. Szanowanie. Przepraszam pana bardzo. Proszę uszy. Chwileczkę. Pan zdaje się jedzie do panny Madeckiej. Tak jest. Pan pozwoli, że pana podwiozę. Nie. Mam do pana małą prośbę. Wytłumaczę to panu w drodze. Może pan być łaska. Nie. Ale proszę bardzo, proszę bardzo. Niech pan się nie krępuje, proszę. Dziękuję. To zdaje się, ale ja rusz 42, tak? Tak jest. No świetnie. Więc niech pan pamięta, ja szukam pary dla mojego pieska. I niech pan zapyta panny Madeckiej, czy się na to zgodzi. Z całym natchnieniem. Dobrze, ja jutro wpadnę do zakładu, to pan mi da odpowiedź. Do widzenia pan. Moje uszanowanie. Proszę bardzo. Ja nie prędzej, może to on. Proszę bardzo. Moje uszanowanie. Właśnie przyszedłem w sprawie... Czy pan Piątek? Nie, Czwartek. O, tak, tak, najmocniej przepraszam, omyliłem się. Ja nie proszę pana rozebrać. Ojej, nie, bardzo pana proszę. Nie, no proszę, mnie pan proszę. Nie przyszedł, naprawdę, ale... Proszę bardzo. Zaraz. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Ja nie proszę nam przynieść czegoś do picia. Proszę. Proszę bardzo. Więc... Drogi, kochany panie Piątek. Czwartek. A tak, racja. Kochany panie Czwartek, pan zapewne wie już, o co chodzi, prawda? Mniej więcej, już mnie uprzedzono. No tak. To doskonale. Ach, proszę pana, niech pan mi pokaże swoje muskuły. Pan, ja nie wiem, proszę, czy to konieczne pana. Jest, panie dyrektorze. Proszę bardzo. Jeżeli pan dyrektor już tak konieczny, to proszę. Świetne, wspaniałe, panie, świetne. Ja nie, widziałem kiedy takie bicepsy? Och, nadzwyczajne. No, przepraszam, jeżeli chodzi o te rzeczy takie, to bardzo nerwowy jestem, także przepraszam. Proszę bardzo, proszę, niech pan siada. Nie, no, dziękuję, pan dyrektor będzie łaska. Ale proszę pana bardzo, dziękuję. Ja nie, proszę nalać wina. Proszę bardzo. Dziękuję. Wyobrażam sobie, jakie pan ma wspaniałe uderzenie. Uderzenie? Niczego, nie radzę próbować. Jednak ja bym to chciał zobaczyć, panie. Koniecznie, bardzo pana proszę. Panie dyrektorze, bardzo pan pana proszę. O, nie prowokować. Ja nie, proszę dać laskę panu. O co chodzi? Niech pan będzie łaskaw uderzyć. Jak to? Znaczy? No proszę pana bardzo. Tak. Nie, po co, panie dyrektorze? Proszę pana bardzo, no ja chcę zobaczyć. Skoro pan dyrektor sobie życzy, proszę.
wspaniale, panie Piątek. Ten strzał był nie do obrony. Serwus, kurczę. A, moje uszanowanie panu. No jak pan? Narty moje gotowe? A naturalnie, że gotowe. Dobrze, że pan przyszedł, bo mam do pana mały interes. No słucham. Widzi pan, w jednej drużynie hokejowej zachorował nagle bramkarz. No to co? No, czy by go pan nie zechciał zastąpić? Kulka, czy ty masz dobrze w głowie? Nawet nie chcę mówić na ten temat. Chociaż w jednym meczu. No, wykluczony. Przyjechałem do kraju, żeby odpocząć w Zakopanem. Żadna sila nie może mnie zmusić do grania, rozumiesz? Masz pieniądze. Dawaj prędko reszty, bo mi się śpieszy. Zostawiłem auto na ulicy. No nie mogę pana zmuszać. Serwus, kulka. Moje uszanowanie panu. Do widzenia. Do widzenia. Kicz, jedziemy do domu. Co to jest? A, to ten fryzjer zostawił swoje przyrządy. Trzeba będzie je odnieść. Właśnie taki człowiek jak pan jest mi teraz potrzebny. Niech pan mi nie odmawia, pan musi ze mną pojechać. Tak. Chwileczka, do Zakopanego po co? Nie. No niechże pan panu prezesowi nie odmawia. Tak dobrze, panowie muszą zrozumieć. Ja 3 dni temu objąłem posadę, ja jestem człowiek związkowy. Wiem, wszystko rozumiem i przewidziałem wszystko. No przecież takie proste. Jutro jedzie pan i wszystko w porządku. Rozumie pan? Nie rozumiem. Ja nie dzwonię. No tak, tak, dzwonią. Proszę pana, przecież pan musi jechać. Ja nie dzwonię. Ma otworzyć. No. Nie, to już ja otworzę. Niech pan prezes będzie łaskaw sam wytłumaczyć. Drogi panie Wtorek. Czwarty. Tak. I wybacz. Dobry wieczór. Tam do kogo? A tutaj zdaje się zamawiano fryzjera. No, nareszcie pan przyszedł. Tylko prędzej, bo mi się sprawia spieszkę punktualniejszy. Przepraszam bardzo, ale... No, dobrze. Pan musi koniecznie zostać moim sekretarzem, panie. Ja nie umiem pisać na maszynie, a sekretarz musi. Nie musi, nic nie musi. Musi tylko jechać jutro ze mną do Zakopanego. Pensja 600 zł miesięcznie, panie. Takiego powodzenia w życiu nie miałam. Więc? Tak jestem dziwnie zakolowany, że wieczorem dam odpowiedź. Bardzo pilnie. Niech pan idzie teraz do domu i zadam się. Dobrze, moje szanowanie. Dojdę. Przepraszam, panie prezesie, ale ja właściwie tutaj zostałem wzywany zupełnie w innej sprawie. Tak, to tylko dla zamaskowania. Aha, moje uszanowanie. Do widzenia. Trochę mi się pomyliło, proszę pani. Zapomniałem, gdzie loczki. A gdzie fale? Ale na obrze bardzo ładnie. Proszę. Co to jest? Co pan ze mnie zrobił? Pan chyba jest pijany. Jak to, nie podoba się pani? Mój Boże, okazuje się, że nie tak łatwo jest czesać się. A co może, za bezczelność! Można poprawić, słyszę. Co za bezczelność! Proszę wyjść! Janie! Proszę wyprowadzić tego pana! Panie, przepraszam. Halo? Tu zakład fryzjerski. Co? To okropne. Bardzo szanowną panią przepraszam. To nowicjusz. Już ja z nim pomówię. Tak. Moje uszanowanie. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Pan się jeszcze tutaj pokazuje? Proszę. Precz! Pan skompromitował firmę. Panie szefie, niech pan pozwoli. Na nic nie pozwalam. Pan tu już nie pracuje. Aha, ja tu już nie pracuję. Tak. Pan szef ma rację. Ja tu już nie pracuję. Można zadzwonić? Halo? Prezes Madecki? Uszanowanie czwartej. To piątek, wszystko jedno, nieważne. Ważne jest to, że zgadza na 600 zł miesięcznie. Zostaje pańskim osobistym sekretarzem. Tak jest. Co? Jutro jedziemy do Zakopanego. Proszę bardzo. Pa!
rada. Proszę Państwa, o bilet. No, proszę bardzo. Dziękuję. Panie komisarzu, proszę mi powiedzieć, o której godzinie będziemy w Zakopanem? W Zakopanem będziemy o godzinie 16:10, proszę pana. Panno Idalio, proszę. Kochana ciociu, z radością mogę ci zakomunikować, iż wkrótce będę mógł uczynić zadość twoim życzeniom i zerwę ze stanem kawalerskim. Ale dlaczego baron się nie pokazuje? Zamknął się w swoim przedziale i opracowuje plany strategiczne przed meczem. Ale zapomniałem pani powiedzieć, panno Idalio. Nasze szanse idą w górę. Niech pani sobie wyobrazi, że filar drużyny Metal Bramkarz Toporek zwichnął nogę. Toporek zwichnął nogę? Ależ to sensacja! Czy mogę dać tę wiadomość do młodego tygodnika sportowego? Potem teraz pełni pani funkcję mojej osobistej sekretarki, a nie współpracowniczki prasy sportowej. Tak jest, panie baronie. Jaki on bawny. No, moja droga. Proszę cię, nie wyrażę się w ten sposób o człowieku, który wkrótce wejdzie do naszej rodziny. Wykluczone. To znaczy, że wygrałby ten mecz. A do tego chyba nie dojdzie. Prawda? Nie wiem, o co chodzi, ale jak szef mówi prawda, to prawda. Moje uszanowanie państwu. Witam pana baronie. Słyszałem, że spotkała pana wielka przykrość. Wypadek z Toporkiem. Bardzo panu współczuję. Bardzo dziękuję panu za współczucie, ale ja ten mecz i tak wygram. Pozwoli pan sobie przedstawić mój nowy sekretarz, który jednocześnie jest znakomitym chłopcą. No proszę. Radyjska szkoła. Niedawno wrócił z Kanady. A to bardzo mi przyjemnie. Prędko pan znalazł sobie zastępcę. Dawno pan gra w hokeja? Ja? A tak, od pradziadka, proszę pana, jeszcze tak. Pradziadek grał, dziadek, babcia, ojciec, tatuś, mamusia. Wszyscy przodkowie w prostej linii. A jestem dziedzicznie obciążony. To ciekawe, bardzo ciekawe. Pamiętam jak dziś. Rano, piątek, czwartek zdaje się. Piątek. Dlaczego pan ciągle myli te dni? Więc piątek. Piątek rano. Kanada. Proszę pana, śnieg fantastyczny. 60 stopni mrozu. Wie pan tak. Cała nasza rodzina na lodzie. Po jednej stronie ustawiły się kobiety, po drugiej mężczyźni. Jako małe bobo, jeszcze w sukience po stronie kobiet, grałem ja. Dzięki czemu zwyciężyły kobiety. Aczkolwiek mój dziadek, stary Eskimos, grał w przeciwnej bramce. Cudowny człowiek. Panie, całe życie był brunetem. Taki czarny, ani jednego siwego włosku. Widzi pan, baronie? To prawdziwy ród sportowców. To u nas jest rodzinne, to mi weszło mocno w krew, że starość to bujda, to blef. Mój dziadek miał lat 120, a uprawiał sport. Boisko i góry i kort. Na cześć gości wszyscy razem. Wypuranti, wypuranti, wypuranti. Całego serca z ogniem razem. Wypuranti, wypuranti, wypuranti. Nie wierzcie temu, że krótkie młode dnie. Tak długo trwają, jak to chce. Gdy ci się świat podoba, góry, lasy, wody. To jest młody, to jesteś młody. I wtedy z wichrem, wtedy z ptakiem mieć zawody. Hip, hip, hurra, hurra, hurra. Gdy źle się trochę czujesz, do lekarza byś był biegł. Poczekaj, dam lepszy ci lek. 2 gramy słońca, gram powietrza, kilka gramów gór i zdrowyś i silnyś jak mur. Na cześć młodości wszyscy razem. Pipuranti, pipuranti, pipuranti. Całego serca z ogniem zazem. Pipuranti, pipuranti, pipuranti.
Nie wierzcie temu, że są krótkie młode dnie. Tak długo trwają, jak to chce. Widzi się świat, podoba góry, lasy, wody. To jesteś młody, to jesteś młody. I wtedy z wichrem, wtedy z ptakiem idź w zawody. Dziw, hurra, hurra, hurra. Moje uszanowanie. Dzień dobry. Pięknie, kochany, moja wadzi. No chodź do mamy. Mnie cudo. Był ja mnie na spacerku? Tak jest, proszę jaśnie pani, pod każdym drzewkiem. Co? Czy ten poniedziałek, sobota, czy trening naznaczony? To jest, nie wiedziałem. Nie będziemy grali w hokeja. Nie mój dzień. Mało czasu, przecież musimy trenować. Kają na pana na lodowisku. No i śniadanie czeka. Ale moi chłopcy nieźle jeżdżą, co? Co? Pan ich nauczy, jak trzeba jeździć, prawda? Ale nie dziś, proszę pani, nie dziś. Nie, dzisiaj mówiłem nie. Ja nie. Nie, panie, ja na takich nie jeżdżę. Tylko Kanadyjki. To bardzo dobra marka, dlaczego? Bardzo ośliwe, wie pan, ale dla mnie za słabe. No dobrze, ale skąd ja panu wezmę inne łyżwy? Niech pan nie robi przykrości tatusiowi. Zobaczy pan, że i na tych łyżwach świetnie się jeździ. Tak. No niech pan spróbuje, ja pana proszę. No dobrze, mogę spróbować. Oj. Co było? Co się panu stało, panie? Ej, panie, oni nie umieją jeździć ani grać w hokeja. Padli na mnie, proszę pana, całą kupą, poturbowali mnie. Nadwyrężyli mi żebra, proszę pana, odbili mi nerki. Moja noga. Może macasz? Ale nie dotykać, nie dotykać. Koniec z jajkiem. Może być, ale poproszę w takim razie jajko oddzielnie i na twardą. Ja nie, to niech Jan prędko przyniesie, już. No. Prędko. Niech pan się podniesie powolutku. Pójdzie pan na taras. Położy się pan na leżaczku. Wypocznie pan i zaraz panu będzie lepiej. Oj, powoli. Powolutku. Tak. O, panie, to będzie dobrze, proszę pana. Poleży pan sobie. Powolutku. Proszę, o tu. Zaraz pana okryję. Żeby pan się nie przeziębił. O tak, teraz założymy okulary, żeby pana słońce nie raziło. Proszę bardzo. O, i tylko spokojnie, proszę poleżeć, zaraz wszystko przejdzie. Proszę, paniaczek. Dobrze, proszę, niech pan się napije. Dziękuję. Proszę pana. Proszę i jajeczko. To. Cóż to jajko takie ciemne, pewnie nie świeże. Jajeczko białe, tylko okulary ciemne. Pardon, złudzenie optyczne. Poleży pan sobie na powietrzu i zobaczy pan, że będzie wszystko dobrze. Potrzeba panu jeszcze czego? Spokoju. A dobrze, to już idziemy. Ja nie. Już. Mistrz,
teatrzu. Nareszcie będę mogła swobodnie z panem porozmawiać. Bo widzi pan, ja wpisuję korespondencję do tygodnika sportowego dla młodzieży. Tak. I chciałabym zrobić z panem wywiad. Jak pan dawno gra w hokeja? Jeszcze w kolebce zamiast smoczka trzymałem kijek hokejowy. W kolebce? Pan musiał ślicznie wyglądać jako bobo. Jestem dziedzicznie obciążony urodą, to cacko. To widać. No ale wróćmy do tematu. Więc jak się zaczęła pańska kariera sportowa? Proszę panie, może innym razem. Dobrze, ja tak się źle czuję, fatalnie. Ja pana błagam, ja muszę napisać korespondencję, no, no, no. No więc od czego rozpoczął pan swoją karierę sportową? Od biegów. Więc pan biega także? Całym uporem maniaka. Zaraz pani pokażę. Raz, dwa, trzy. O. Moje uszanowanie, panie. Salon. Ogolić, proszę. Moje uszanowanie panu. Dudek, jak się masz? Serwus Adaś, co ty tu robisz? Twój zakład? Tak, wydzierżawiłem go na sezon. A ty co tu robisz? Wycieczka, pociąg popularny. Nie, nie, brat. Ja przyjechałem z jednym fabrykantem w charakterze osobistego sekretarza. Oho, świetna posada. Niczego sobie, wiesz, tylko mój szef ma kręćkę na jednym punkcie. Chce, żebym jeździł na lodzie i grał w hokeja. Ubrdał sobie, że jestem świetnym hokeistą z Kanady. Zechce, szanowny pan, zatrzymać ten pokój, bo my mamy teraz wielki zjazd gości. Fis, pan rozumie. Może później zwolni się coś lepszego. No dobrze, na razie niech będzie. Proszę bardzo. Zaraz, zaraz. Ja też jadę. Liczny Bellington. Dawno nie widziałem tak pięknego okazu. A bo trzeba wiedzieć, że moja Heidi to prawdziwa arystokratka. W jej żyłaktynie autentyczna niebieska wsiakrew. Excuse. Chciałam powiedzieć, że w żyłach Heidi nie płynie wsiakrew. Znowu, no. Kiedy ja doskonale, co pani chciała przez to powiedzieć. Właśnie chodzi o to, że ja mam takiego pieska, jak pani Bellington. Się państwo? Zaraz, zaraz. Niech mi pan pozwoli dokończyć. Heidi jest wnuczką słynnej suczki nagrodzonej na londyńskiej wystawie w 1937 roku. Tak. Przy sposobności pokażę panu rodowód. Bardzo będę panu wdzięczny. Nie dlatego Heidi interesuje, bo ja mam również takiego Bellingtona. Podoba ci się ten piesek? Jego pan jest bardzo miły. Ba. Co to za fotografia? Poznałam w windzie bardzo miłego człowieka, bardzo kulturalny i dobrze ułożony młodzieniec, prawdziwy arystokrata. Wiesz, ma takiego samego Bellingtona jak nasza Heidi i zaraz go tutaj przyprowadzi. Z czego ty się tak cieszysz? Zabawna historia. Wyobraź sobie, mamusia poznała w windzie bardzo milego i dobrze ułożonego arystokratę, a ja poznałam w nim mojego fryzjera. Co? Fryzjer? Heidi, słyszysz? Ty pies fryzjera. Nigdy nie pozwolę na taki mezalion. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie nie będą się dzisiaj czesać. Czyli ja nie przyszedłem na czesanie, tylko w sprawie. Panie nikogo nie przyjmują. Jak pan będzie potrzebny, to się pana zawezwie. Słyszy
słyszałem, że się pański bramkarz wczoraj potłukł na treningu, co? Nic ponownego, jest w najlepszej formie. Panie portierze, dlaczego nie przesłano mi wody bulardowej? Ja najmocniej pana przepraszam, ale to chłopak zawinił. Ja w tej chwili to sam załatwię. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Co się panu stało? Mnie? Mnie nic. To po co panu woda gulardowa? W Kanadzie każdy pije na czczo szklankę gulardowej wody. Na wzmocnienie kości. Stary gulard pił codziennie. Ciekawe, a wie pan, że nie słyszałem o tym nigdy. Prześliczną pogodę mamy dzisiaj. Słoneczko świeci od rana. A tak, narciarze będą mieli używanie. Pan pewnie świetnie na nartach jeździ, co? No, dziedzicznie obciążony, proszę pana, ojciec, dziadek, wszystko z pietyzmem. No to wybierzemy się w góry, co? Proszę. Świetnie. Góry, a proszę, z całą aprobatą. Idziemy, idziemy. Ja was dogonię, tak? Wie pani, to bezcelowe było, bo tu się ja jednego szusa, prawda, i nie dogonicie mnie. Nie, jedźcie, jedźcie. Ja was... No co, jedziemy? Nie, jedźcie, jedźcie, ja was dogonię. No, dlaczego pan stoi? Jedźcie państwo, jedźcie, ja was dogonię. Ja... Dobrze. Jako tako. Ale co będzie z lyżwami? A mówiłem, żebyś się uczył. Kiedy szef jeździ cały dzień na lodzie, przecież nie będę się uczyć na jego oczach. Dudek, mam świetny sposób na to. Posłuchaj. Mm.
jest dobrze. Proszę pani, tylko trochę odwagi. Grunt to równowaga, rozumie pani? Ja tu do ziemka źle polski mówić. Aha, no teraz pani sama. Naprzód prawa nóżka, później lewa, tak, ostrożnie. No, 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 ciało do tyłu pochylić, proszę, solo. Solo, solo, no, no. No tak? Nic nie szkodzi, nic się nie stało. Teraz pójdzie lepiej. Proszę, jeszcze raz. No, uwaga. Chodź do mnie, trzymaj go. Świetna łyżwiarka. A, to moja najzdolniejsza uczennica, cudzoziemka, z zagranicy przyjechała. Przecież pan był fryzjerem w Warszawie. Co to znaczy? Dobry kawał! Hokeista to ja! Czekali na piątka hokeistę, a przyszedł czwartek fryzjer. To im się pomyliło. Dobre. Ale wie pan, to już za długo, przecież ja nie mogę szefa tak dalej oszukiwać, pan rozumie, ja pojęcia nie mam, ojej, ja mu mecz przegram, ja jestem fatala. A niech pan się nie obawia. Widzi pan, mnie bardzo zależy na tym, żeby przez pewien czas grać rolę fryzjera. I bardzo pana proszę, żeby pan mi w tym dopomógł, dobrze? Zrobi się. Mój kolega w tym hotelu ma zakład fryzjerski. Wszystko będzie załatwione. Bardzo panu dziękuję. Mam na obserwacji, panie dyrektorze, pewnego gościa. Wydaje mi się bardzo podejrzanym. Robi wrażenie, że poluje na biżuterię pani prezesowej Madeckiej. O! Jeszcze nie jestem tego pewien. Panie James, proszę go nie wpuszczać z oka. Fryzjer przyszedł. Proszę go tu wprowadzić. Słucham. Proszę? To pan? Tak, to ja. Pani wzywała fryzjera. Właśnie mnie przysłano zakładu. O nie, pan mnie czesać nie będzie. Niech znowuż wyglądać jak maszkara. Ale proszę pani, tym razem pani będzie uczesana fenomenalnie. Ja chciałbym się zrehabilitować. No bardzo, bardzo panią proszę. Nie, 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 wykluczone. Ależ proszę pani, jeżeli pani nie pozwoli się teraz uczesać, to ja stracę posadę. Moja posada wisi na włosku. Tak ściśle mówiąc, na pani ślicznym włosku. Wiem. No dobrze,
Ale jeżeli pan mi jeszcze raz zepsuje uczesanie... To sam sobie wymierzę karę. Skaczę z giewony. A czy nie byłoby lepiej, gdyby pani o tutaj usiadła? A dlaczego? Proszę pani, dlatego, że tu jest okno i będzie więcej światła. Więc uczesanko, tak jak zwykle, tutaj loczki, tutaj gładko, a tutaj waleczek. Może pani być przekonana, że tym razem uczeszę panią jak sam mistrz Antoine. Więc zaczynamy. Zabieramy się do roboty. Wie pani, są chwile w życiu fryzjera, gdy jest naprawdę szczęśliwy, że jest fryzjerem. To taka wielka rozkosz czesać panią. Niech pan tyle nie mówi, znowuż mi pan popsuje fryzurę. Proszę pani, pani mi zabroniła mówić. Fryzjer przy robocie musi albo mówić, albo śpiewać. To już wolę, żeby pan śpiewał. Przyjdzie dzień, zwykły dzień, taki sam jak wszystkie inne dni miesiąca. I ten dzień, zwykły dzień, nagle będzie najpiękniejszym dniem z tysiąca. Pada deszcz, złota wiatr, a dla ciebie świat dziś tonie w blaskach słońca. Inne dziś oczy masz, widzisz jasność tam, gdzie dzień, bo to przyszedł twej miłości pierwszy dzień. A teraz czekam wyrok. Proszę, czy mam skoczyć z giewontu? O, ślicznie mnie pan uczesał. I bardzo ładnie pan śpiewał. W takim razie, czy mogę panią prosić o wynagrodzenie? O. Ile? 2 godziny wspólnej wycieczki w góry. Co? Lili, idzie z nami? Jaka piękna fryzura. O, kto cię tak pięknie uczesał? To zasługa pana... Jerzego. Pan mnie też musi uczestniczyć. A kiedy pan będzie wolny? Proszę pani, na razie jestem bardzo zajęty, ale jutro wszystkim panią chętnie służę. Moje szanowne, moje szanowne, moje szanowne, pan do widzenia, moje szanowne. Stefan, serwus. Jurek, jak się ma? Kiedyś przyjechał? Przed chwilą. Jak ty wyglądasz? Co to za maskarada? Ale mówi ci Stef, pyszny kawał. No. Taki miły. Taki przystojny. To on tu w hotelu pracuje? Tak. Ojej, byście mnie tak zagadali, że zapomniałam mu zapłacić. Ona sądzi, że jesteś fryzjerem. Jest święcie przekonana. Podobała mi się jako fryzjer. To wyobrażasz sobie, co będzie, jak się dowie, kim jestem naprawdę? Co? Helle wystrychnął mnie na dudka. Ja mu tego nie daruję. Co się dzieje? Zaraz wam wszystko opowiem. No jak tam pani nic nie zauważyła, udało się? Ale absolutnie nic, świetnie się pan wpisał. Bardzo panu dziękuję. Strasznie panu dziękuję. Słucham? Kogo? Pana Jerzego? Tak, w tej chwili poproszę. Do mnie? Panna Madecka do pana. Halo, to mówi Jerzy. Te loczki z boku trochę mi się rozkręcają. Nie dzisiaj, jutro pan. Będę u pana w zakładzie o 10:00. Dziękuję panu. Więc pamiętajcie, jutro o 10:00. Jutro będę musiał tu być o 10:00 rano, bo panna Madecka chce sobie loczki poprawić. Proszę bardzo. Proszę uczesanie, proszę. Służę panu. Proszę mnie ogolić. W tej chwileczce tylko tego pana skończę. Ja chcę, ten pan mnie ogolił. Ja? Tak. Zdaje się, że to jest detektyw hotelowy. No na co pan czeka? Proszę mnie ogolić.
I to jest fryzjer? Tak goli fryzjer? Rzeczywiście, tak goli rzeźnik. Albo szczur hotelowy, który udaje fryzjera. Jestem zerwowany, bo za chwilę przyjdzie moja klientka. Moje uszanowanie, pani. Moje uszanowanie. Czy to się popsuło? Dziękuję panu, sama sobie poprawiłam te loczki. Co? Przyszłam właściwie dlatego, że wczoraj zapomniałam panu zapłacić. Aż, proszę pani, ja prosiłem o inną nagrodę. A, chodzi panu o tę wycieczkę. Tak jest. Proszę bardzo, właśnie teraz wybieram się w góry. No cudownie. Ale pan chyba jest zajęty. Wątpię, czy pański szef pana zwolni. Ale proszę pani, jestem zupełnie wolny i szczęśliwy, że będę mógł pani towarzyszyć. Proszę się nie uczestniczyć. Ja ale mnie się śpieszy i ale, mnie pan musi... Ale proszę pani, ja chętnie panią służę, ale naprawdę w tej chwili nie mam czasu. Nie, proszę pani, proszę pani, wykluczone. Dzisiaj czesać nie mogę, ja mam wolny dzień. Proszę pani, fryzjer musi czasem coś odmówić. Ja pana nie muszę. O, widzę, że pan jest bardzo wziętym fachowcem. Wobec tego ogromnie żałuję, ale muszę już iść. Ale proszę do pani. Do widzenia. Ale proszę pani, chwileczkę, przepraszam panie pan. Proszę pani, chwileczkę, proszę. Ale dzisiaj już jestem w niebie. Dobrze, ale ja nie... Proszę, niech panie siadają, proszę. No tak. Proszę bardzo. Nie bardzo. Dlaczego? Proszę pani, za dużo zjadłem na śniadanie. A co pan zwykle jada przed meczem? Zwykle tak kilo koniny, proszę pani, o jajecznica, 12 jajek, następnie prawie roll mopsy, 4, 2 śledzie, na łódko, karpia, kiszka, kaszala. Zaraz, nie, bo ja nie zdążę zanotować. Tak, ale ja bardzo przepraszam panią, ale jest bardzo ciężko, tak czuję, muszę potrenować, pobiegać. Proszę panią, tak. Przepraszam najmocniej, szanowni. Gdzie pan tak tylem galopuje? Przed siebie, proszę panią, przed siebie. A może by ze mną w góry? Ale z największą przyjemnością, aby jak najdalej stąd. No to świetnie, chodźmy. To ja wezmę narty, może przepraszam. Zjazd. No, panie Dotku, ja jadę naprzód, pan za mną. Spokojnie, bez najmniejszego ruchu. A ja idę na wycieczkę w góry. Pani Adasiu, pan będzie łaskaw się zaopiekować pięknymi paniami. Moje uszanowanie panu, moje uszanowanie. Przepraszam pana bardzo. Prędko, wiatrówka, rękawiczki, jadę. Przepraszam.
zwykły dzień. Taki sam jak wszystkie inne dni miesiąca. I ten dzień, zwykły dzień, nagle będzie najpiękniejszym dniem z tysiąca. Właśnie ożywia, a dla ciebie świat dziś tonie w blaskach słońca. Inne dziś oczy masz, widzisz jasność tam, gdzie cień. Z Bożej miłości pierwszy dzień. Dobry. A to pan? Zwała mnie pani. Przesłyszało się panu. Myślałam, że to echo. Do widzenia. Chwileczkę. Obiecała mi pani wspólną wycieczkę w góry. No tak, ale myślałam, że będzie wiatr, że potarga mi włosy i fryzjer będzie mi potrzebny. Ale jest spokojnie, więc dziękuję za towarzystwo. Okazuje się, że fryzjer też się czasem przyda, chociaż wiatr nie potargał loczków. Ale pani strasznie przemokla. Musi się pani na gwałt osuszyć. Chodźmy, tam jest niedaleko schronisko. Tak, zimno. Aleście przemokli. Właśnie, pani wpadła do potoku i musi się przebrać. Może macie coś takiego? No i bym tam nie miał. Przebierze magazynkę z gej, będzie dobre. Poczekajcie, zaraz przyniosę. A dajcie nam gorącego mleka. Dobre, dobre. Niech pani napije się gorącego mleka, to pani dobrze zrobi. Dziękuję. Dlaczego pani się dąsa? Czy towarzystwo fryzjera panią tak razi? O nie, przeciwnie. Jedyne, co mi się w panu podoba, to właśnie pański fach. Ciekawe. Więc pani podoba się tylko to we mnie, że jestem fryzjerem? Tak. Nic więcej? Nic. Tak. Niech pan przestanie gwizdać, bo mnie to denerwuje. Przecież to jest ta sama piosenka, która się pani podobała. Ale teraz mi się nie podoba. Trudno. To nie. Co pan tam znowu mruczy pod nosem? Nic nie rozumiem. Proszę bardzo. Ja mogę wyraźniej. Przyjdzie dzień, zwykły dzień, taki sam jak wszystkie miesiąca. I ten dzień, zwykły dzień, nagle będzie najpiękniejszym dniem z tysiąca. Pada śnieg, buczy wiatr, a dla ciebie śpiewa w blaskach słońca.
Inny dziś oczy masz, widzisz jasność tam, gdzie cień. Bo to przyszedł tej miłości pierwszy dzień. Tak, proszę pani. W życiu często bywa tak jak w piosence. I dla nas przyszedł ten dzień. Ten pierwszy dzień, kiedy... Zdaje się, że pan się za bardzo przejął tą piosenką. A moje ubranie już na pewno wyschło i możemy iść. Proszę bardzo. Niech pani się przebiera. Nie będę przeszkadzał. Może pan wejść. Niestety musimy zaczekać, bo ubranie jeszcze mokre. Mokre? A jednak jest tak, jak w piosence. Słuchajcie no, przyszło czterech narciarzy. Zjeżdżają do Zakopanego. To może byście się z nimi zabrali. Będzie bezpieczno, bo mają pochodnie. Dobrze, dobrze, ja już się ubieram. Chodźcie, gazdo, pan się przebierze. Dobra. Niech pan wstaje. Panie Czwartek, niech pan się nareszcie obudzi. Panie Czwartek, trzeba się ubierać. Dziś jest mecz. Tę sprawę trzeba nareszcie wyjaśnić. Proszę. Gdzie jestem? Co ze mną było? Zabłądził pan w górach. Gdzieśmy pana uratowali. Po co uratowali? Jak to po co, no? Wyratował mnie z opresji pewien bardzo miły pan. Gdyby nie on, byłoby ze mną kiepsko. Cóż to taki, ktoś z towarzystwa? Mamusia go dobrze zna. To ten pan z pieskiem. Co? Fryzjer? Fryzjer cię ratował i tyś na to pozwoliła? No cóż miała robić? Nie dyskutujmy teraz. Lepiej idźcie się ubrać, bo spóźnimy się na mecz. Mecz? Mnie to nie interesuje. Pójdę z Heidi na spacer. Dziękuję. Jak się umawiamy? Będę czekał na panią przed hotelem. W saniach. Dobrze. Więc, baronie, zbliża się chwila rozegrania naszego zakładu. Życzę panu z całego serca wygranej. To chyba na loterii, bo na meczu wykluczone, panie. Baronie, może pójdzie pan ze mną do fryzjera, ogolimy się razem i podczas tego pomówimy o niektórych szczegółach. O nie, ja się golę sam. Od 10 lat unikam fryzjera jak ognia. Dlaczego? Ach, miałem bardzo przykry wypadek. No. Kiedyś podczas golenia fryzjer oszalał. No oszalał. Przyłożył mi brzytwę do gardła i zaczął gadać od rzeczy. Też to straszne. Widzi pani tę siwiznę? To od czasu tego wypadku. Straszne. Kochanie, może ty się dzisiaj sam ogolisz? Mowy nie ma. 40 lat golę się u fryzjera, nigdy mi się nic nie stało. Pan wolałbym się nie pokazywać. Najlepiej, żeby pan poszedł i wszystko panu Madeckiemu wyjaśnił. Ale dobrze, dobrze, niech pan się nie boi. Wszystko będzie w porządku.
Proszę. Jak to? Pan jeszcze nie ubrany? Pan prezes myślał, że pan już jest dawno na lodowisku. Kruszyno, droga, nie krzycz na mnie. O co chodzi? A gdzie jest pan Madecki? Pan prezes. Pan prezes jest na dole. U pańskiego kolegi. Goli się. A to dobrze. Prędzej, prędzej, panie, ja nie mam czasu. Już się robi, proszę pana. Dzień dobry. Bardzo przepraszam, że ja pana tutaj niepokoję, ale muszę panu wyjaśnić pewną bardzo ważną sprawę. To później. Teraz nie mam czasu spieszyć. Ważne przed meczem. Przed meczem dla mnie jest ważny tylko mecz. Proszę prędzej, pana, pan. Kiedy właśnie to chodzi prędzej. O taką sprawę... Zaraz, na chwileczkę. Proszę pana, zaszło właściwie zwykle nieporozumienie. To znaczy, że pański bramkarz nie jest bramkarzem, tylko fryzjerem. A ja nie jestem fryzjerem, tylko bramkarzem. Piątek nie nazywa się piątek, tylko czwartek. To znaczy, ja jestem piątek, a on jest czwartek. No pan chyba rozumie, to jest bardzo proste. Czwartek to nie piątek, a piątek to nie czwartek. I jeszcze chciałbym pan powiedzieć, ostrożnie, ostrożnie, bo brzytewka jest na gardle, że zakochałem się w pańskiej córce i mam zaszczyt pana prosić o jej rękę. Wariat. Co? Wariat. Wariat! Proszę pana, wszystko. Proszę chwileczkę. Proszę pana. Co to za? Proszę pana. Panie! Wariat, niego nie uciekaj pan! Proszę pana! Panie prezesie, co się z panem stało? Fryzjer zwariował, chciał mnie zamordować. To nieważne, panie prezesie. 5 minut. No. Już za 5 minut? Co z bramkarzem? Bramkarz będzie na lodowisku. Będzie, to jedziemy. Jedziemy. Ręce do góry! O co panu chodzi? Nie udawaj, ptaszku. Nareszcie złapałem cię na gorącym uczynku. Szalał, o co to jest? Brać go! Coś się panowie oszaleli? Co to jest? Dajcie spokój! Ale proszę panu! Co to jest? Proszę. Dzień dobry panu. Pardon, jestem szalenie zajęty, nie mam czasu, nie będę mógł pani wyjaśnić, jak żyję, co piję. Kiedy ja nie powiedzę. Chciałam tylko panu powiedzieć przed mem, że ja panu bardzo sprzyjam, chociaż pan jest przeciwnikiem mego szefa. Może pani być spokojna, że pani szefunio będzie w tym meczu leżał. O, to będzie tragedia dla niego. Dlaczego? No bo przez to jego małżeństwo z panną Lili Madecką nie dojdzie do skutku. Panna Lili Madecka i pan Drops? Jak to pan nic nie wie? Przecież pan Drops założył się z panem Madeckim. Proszę mnie w tej chwili uwolnić! Ten zwa będzie za to odpowiadał. Bez kawalu, bracie. Na brylanciki pani Madeckiej miano się apetyt, co? Pan Drops ma się ożenić z panną Lili, jak wygra mecz? Po moim trupie! Panie prezesie! Kogo pan tu szuka? Proszę pana, pan Madecki jest? Nie ma go. Nie ma, to może pan gdzieś widział, może gdzieś tu jest pan Piątek. Piątek? A co pan ma do niego? No ja to pan żartuję, za 5 minut musi być na meczu. Na meczu nie będzie, bo jest aresztowany. Aresztowany za co? Co pan się nim tak interesuje? No. Aha! Może pan jest jego wspólnikiem? Aresztuję pana! Panie, ja muszę ratować mecz, oszalał. Gdzie pani się podziewała? Publiczność w tej chwili w najwyższym podnieceniu oczekuje na ukazanie się na lodzie drużyny Metal. No tatusiu, no co się dzieje? Dlaczego tatuś się tak spóźnia? Nie masz pojęcia, jaką przygodę miałem u fryzjera. No. Chciał mnie zamordować. Ale co też tatuś mówi? Oto już ich widzimy. 6 wspaniałych chłopaków wjeżdża na lód, aby zaprezentować się publiczności. Przepraszam bardzo. Nie 6, tylko 5. Jednego brak. Gdzie jest bramkarz? No właśnie, nie wiem, co się dzieje. O, jest, tatusiu, jest! Słyszą państwo te oklaski, to publiczność owacyjnie wita znakomitego bramkarza kanadyjskiego. Rzeczywiście to jest chłop jak dąb, teraz już za chwilę zacznie się mecz. Dziękuję.
tekstylu znowu zbliża się do bramki. Widzimy silny strzał. Pięknie bramkarz chwyta krążek. Ale w tej chwili rzuca go do bramki. To jest niesłychane zupełnie. To może być bardzo zabawne, ale dla drużyny metalu taki sposób obrony musi się skończyć. Proszę Państwa, teraz przeżywamy chwilę zupełnie niezwykłych emocji. Gra naszego bramkarza jest po prostu niespotykana. Ja wiele rzeczy widziałem, wielu bramkarzy podziwiałem, ale coś podobnego widzę po raz pierwszy. Trochę niepokojący. O, w tej chwili widzę, że nawet wykręca regularnego pirueta. Ojej, co on wyprawia, jak on jeździ. System kanadyjski. Brawo, Piątek! Brawo, Kanada! Przepraszam pana bardzo, pan się myli. Jak to? To nie jest Piątek z Kanady. A ten bramkarz? Piątek z Kanady jest moim serdecznym przyjacielem, znam go doskonale. Gra w sposób jakiś niesłychany, ale co tu dużo mówić? Broni znakomicie. Zapewniam pana, że Piątek jest zakopanym, ale to nie ten. Nic nie rozumiem. Nic nie rozumiem. O, przypominam sobie. Ten fryzjer mi coś bredził, że jest Piątek. Zaraz, chwileczkę. Czy to ten? Ależ naturalnie, to ten. Oj, co tatuś narobił? Co? Przepraszam! Co? Co? Co pan najlepszego zrobił? Przecież to jest tu uczciwy człowiek. To jest ten słynny bramkarz Piątek. Aha. Za to nieporozumienie. Drużyna Metal wygrała mecz w stosunku 5-3. Bramkarz, który początkowo przysparzał nam tyle niepokoju, spisał się bodaj najlepiej z całej drużyny i zwycięstwo jest w dużej mierze właśnie jego zasługą. O, to już nie jestem potrzebny. Dzielny czwartek. Żegna swego nowego ulubieńca. Pana czwartek! Dobrze! Niech żyje środa! Niech żyje cały tydzień! Brawo! Lili! To mój narzeczony, mamusiu! Co? Co takiego? Mamy zaliał łzy! Trzymajcie, bo zęby leją! Mnie się pan spisał! Jak sportowiec z dziada pradziada. No, dziedzicznie obciążony jestem. Zostańmy przyjaciół, panie Czwartek. Jedziemy do Warszawy, już tatuś pana urządzi. O, pardon. Jak państwo spotkają kiedy mego wnuka, będzie mógł śmiało powiedzieć, że jest dziedzicznie obciążony sportem z dziada pradziada.